Odcinek trzeci. Dział geograficzny, rośliny azjatyckie i północnoamerykańskie. Dziś wybierzemy się na jesienny spacer po dziale geograficznym, gdzie poznamy wybrane przykłady roślin azjatyckich i północnoamerykańskich. Kontynuujemy naszą podróż po fascynującym świecie roślin z różnych kontynentów i stref klimatycznych oraz krajobrazowych. Porastają one głównie strefę umiarkowaną, leżącą w podobnej co Polska i Niemcy szerokości geograficznej, lasy iglaste, lasy liściaste, zarośla i miejsca otwarte, również tereny górskie. Należą do nich głównie te rośliny, które są odporne na mróz i mogą rosnąć w naszym kraju. Część z tych roślin wykorzystywana jest do nasadzeń jako zieleń ozdobna i można je spotkać na miejskich skwerach, zieleńcach oraz parkach. Zaczynamy od poddziału roślin azjatyckich oznaczonych żółtymi tabliczkami identyfikacyjnymi. Zajmuje on w ogrodzie botanicznym zachodnią część całego działu geograficznego. Zaprezentowano tu wybrane gatunki roślin azjatyckich z Azji Mniejszej, z Tybetu, Chin, Japonii oraz Korei. W sąsiedniej, międzydziałowej kolekcji traw i tużyc ozdobnych zobaczyć można kolekcję bambusów. Teraz opowiemy Wam o kilku gatunkach, na które warto zwrócić uwagę. Zaczniemy od Heptacodium chińskiego, krzewu siedmiu synów nieba. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech gatunek ten jest ogrodowym rarytasem. Heptacodium kwitnie późnym latem i wczesną jesienią, od lipca do września, a nawet do października, kiedy większość roślin już przekwitła. Jego kwiaty przyjemnie i mocno pachną i są chętnie odwiedzane przez owady, dlatego roślina ta jest cenną rośliną pszczelarską. Kwiaty Heptacodium umieszczone są w gęstych, licznych wiechach, a każda z nich składa się z kilku kwiatostanów skupiających po 7 kremowo-białych kwiatów. Stąd pochodzi nazwa angielska rośliny Seven Sun Flower, jak również niemiecka krzew siedmiu synów nieba. Zaraz po przekwitnięciu pojawiają się czerwonawe owoce, do złudzenia przypominające kwiaty. Również one są dekoracyjne i przyciągające wzrok. Charakterystyczne dla tego rodzaju jest silnie łuszcząca się płatami jasnobrązowa kora. W Chinach gatunek niestety znajduje się na liście roślin zagrożonych wymarciem. Spacerujemy dalej, zmierzając w kierunku miłożębu dwuklapowego. A wiecie, że rośnie tu ciasteczkowe drzewo, czyli grujecznik japoński? Grujecznik japoński jest uważany za jedno z najbardziej atrakcyjnych drzew liściastych z powodu swych nietypowych kwiatów i zmieniającego się sezonowo wybarwienia dekoracyjnych, sercowatych liści. Późną jesienią, po opadnięciu, jego liście wydzielają ciekawy, korzenny i słodki zapach, przypominający zapach piernika lub karmelu czy pieczonego ciasta. Prawdopodobnie dlatego w Niemczech grujecznik jest nazywany piernikowym drzewem. A tuż nieopodal rośnie Davidia chińska, czyli chusteczkowe drzewo. Każdy jej kwiatostan otoczony jest przez parę białych, przekształconych liści, tak zwanych podsadek, o długości do 20 cm, wyglądających właśnie jak zwisające z gałęzi chusteczki lub welony. Mają one za zadanie przywabiać owady. Inne nazwy Davidii to panna z welonem, drzewo duchów lub w języku niemieckim również gołębie drzewo. A oto inne ciekawe rośliny azjatyckie. A teraz przespacerujemy się po poddziale roślin północnoamerykańskich, które można rozpoznać po tabliczkach w kolorze pomarańczowym. Zajmuje on w ogrodzie północną część całego działu geograficznego. Znajdują się tu mniej wymagające pod względem temperatury powietrza, czyli są mrozoodporne, gatunki ze strefy klimatu umiarkowanego Ameryki Północnej. Zaprezentujemy teraz ciekawostki o wybranych roślinach z tego poddziału. Guzikowiec zachodni, krzew obsypany pomponami. Kiedy kwitnie w lipcu, to wygląda jakby obsypały go białe, puszyste pomponiki albo poduszeczki na igły.
Tak naprawdę to są okrągłe kwiatostany z drobnych kremowo-białych i miododajnych kwiatów, z których później powstają początkowo zielone, a potem bordowo-brązowe, kuliste owocostany, przypominające guziki. Od nich właśnie wzięła się zarówno polska, jak i niemiecka nazwa rodzajowa guzikowiec. Niedaleko kolekcji różaneczników i azalii rośnie drzewo o przepięknym wyglądzie, mianowicie śniegowiec wirginijski, śnieżny krzew kwitnący latem. W czasie kwitnienia jego ładnie pachnące, delikatne kwiaty przypominają wyglądem płatki śniegu lub brodę, stąd też pochodzi jego zwyczajowa nazwa w Ameryce – siwa broda dziadka. A może są to odpoczywające w nim ogrodowe duszki w białych sukienkach? To okazja do ciekawych i kreatywnych skojarzeń. Nasz spacer zaprowadził nas na koniec do kolejnego wyjątkowego drzewa. Jest to Franklinia amerykańska, krewniaczka herbaty chińskiej. Pierwotnie rosła wyłącznie na bagnach u ujścia rzeki Altamaha na południu USA. W klimacie chłodniejszym, na przykład w Europie Środkowej, kwitnie dość późno, zwykle dopiero w październiku. Całkiem spore, białe kwiaty z żółtym środkiem mają słodki zapach, przypominający aromat pomarańczy. Jesienne liście, szczególnie na stanowiskach dobrze nasłonecznionych, zabarwiają się na kolor jaskrawo-czerwony. A teraz podziwiajcie kolejne rośliny amerykańskie. W każdej porze roku możecie podziwiać tu wiele roślin. Jeśli przyjdziecie tu na wiosnę, to zobaczycie na przykład niebieskie cebulice syberyjskie. Latem piękne lilie i piwonie. Jesienią ogród przyciąga ciepłymi kolorami. Żółci jagód ogników i liści funki. Czerwieni irk, przebarwiającymi się na pomarańczowo liśćmi dereni oraz pióroposzami wiech miskantów i innych traw. A późną jesienią są to białe i różowe zimowite. Warto poznać bogactwo form, kształtów, kolorów oraz zwrócić uwagę na ciekawe nazwy oraz rodziny, w jakie pogrupowane są rośliny. Zapachy i faktury trzeba poznać samemu, więc przyjdźcie koniecznie do naszego ogrodu botanicznego, który jest piękny przez cały rok, podobnie jak zmieniające się sezonowo rośliny. Warto to zaobserwować. Możecie się też wybrać tu z klasą na ciekawą i aktywną lekcję biologii, geografii, historii, fizyki, chemii, a nawet matematyki. Zapraszamy serdecznie.